W ćwiczeniu trzecim mamy tutaj narysowany wykres funkcji f od x o takim wzorze. Naszym zadaniem jest naszkicować wykres funkcji g od x o wzorze f od minus x, czyli to oznacza, że musimy odbić symetrycznie wykres funkcji f względem osi o y. No to zacznijmy od tego, czyli przenosimy sobie na drugą stronę osi o y odpowiednie punkty, czyli ten punkt przenieśmy sobie w to miejsce, ten punkt przenieśmy tutaj, no i jeszcze ten punkt tutaj. To łączymy, no i wykres oczywiście należy tutaj tak minimalnie chociaż przedłużyć. No i jeszcze ta parabola, tak? To chyba będzie najtrudniejsze, czyli ten punkt nam pójdzie tutaj. Czyli zobaczcie, że ten fragment w sumie nam się pokryje. No i jeszcze z tego punktu powędrujemy tutaj. Musimy to tak w miarę ładnie sobie narysować. Robię to zupełnie odręcznie, dlatego wybaczcie, że ten mój wykres nie będzie idealny. I to będzie wykres funkcji g od x. No i w zadaniu nas jeszcze proszą, żeby podać wzór funkcji g. No to jeżeli sobie spojrzycie tutaj na wykres, no to tu mamy wykres funkcji f od x, tak, tej narysowanej kolorem czarnym. Natomiast funkcja g od x ma taki wzór f od minus x. Czyli pewnie sami zauważycie, jaka tutaj będzie różnica. Dostawiamy minus do współrzędnej x-owej, czyli do naszego x-a we wzorze. Jeżeli spojrzycie zatem na wzór tej funkcji, no to możemy teraz zapisać, że funkcja g od x ma wzór zamiast x-a, tutaj zapiszemy minus x. Dodać 2 i jaki tutaj będzie przedział? To jest funkcja liniowa, czyli to będzie ten fragment, który mamy tutaj. Czyli to będzie przedział od jedynki do plus nieskończoności. I teraz patrzymy na nawiasy. Oczywiście nieskończoność ma nawias okrągły, a co z jedynką? To była ta część, która nas interesowała, czyli tutaj, widzicie, przy minus jedynce mamy nawias domknięty, czyli tu również ten nawias należy domknąć. Jeżeli chodzi o drugie równanie, o drugą część właściwie, to mamy x kwadrat, czyli w miejsce x podstawimy minus x, czyli to będzie wyglądało następująco. Mamy minus x do kwadratu, a to da nam x kwadrat. Czyli zapiszmy, mamy x kwadrat, i to będzie ten fragment wykresu, czyli od minus nieskończoności do jedynki. No i teraz tak, minus nieskończoność, nawias okrągły, a co z jedynką? To będzie ten fragment wykresu, który nas interesuje. Tutaj mieliśmy kółeczko okrągłe, nawias okrągły, tak? Czyli oczywiście taki sam nawias musi pojawić się tutaj. No i to będzie wzór funkcji g od x.